Cześć, mano, ja jestem Ali, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku Życiu Młodego Rolnika. W dzisiejszym odcinku, jak sami widzicie, 60 na ekranach. Oczywiście 60 ze stazareczką, a 60 po nowym kapitalnym remoncie lepiej wygląda, sami wiecie o tym. No i oczywiście czas na 10. I w dzisiejszym odcinku będziemy sobie sadzić ziemniaki na naszym półhektarowym polu. Także no, możecie zobaczyć teraz te pole. Zajebista górka jest. No ale cóż, trzeba zasiać, no to trzeba, nie? I dobra, bierzemy i sadzimy te nasze kartofelki. Oczywiście chyba na dwójce. Nie no, trójka będzie wystarczająca. I to będzie ostatnie nasze sadzenie w ogóle ziemniaków, no tutaj ogólnie w tym obrębie serii. No bo już po tym odcinku chyba się pożegnamy z sadarką, ewentualnie będę sadził tylko dla siebie. Tak wiecie, nie na sprzedaż, tylko żeby mieć do obiadku. No i tak to właśnie będzie tutaj teraz to wyglądać. Oczywiście sobie dzisiaj posadzimy trochę tych ziemniaków. Wiadomo, że nie posadzimy w całym odcinku tutaj całego pola, no bo wtedy bym was zanudził. Posadzimy sobie gdzieś tak z 10 minut i pojedziemy sobie rozsiać na kolejne 10 minut gnojowice na soję. Także no zobaczymy w ogóle, jak to będzie miało akcję bytu, bo zobaczymy, jak to w ogóle wszystko wypali. Miejmy nadzieję, że bardzo dobrze będzie. I tak, no chyba na tej dwójce by trzeba jeździć, bo wtedy lepiej słychać ciągnik. No i co, i w końcu się dorobiliśmy lampy tylnej roboczej w 60. Także no, będzie nawet można teraz po nocach kopać. Ale wiecie, że jest dopiero 11:51. Wiadomo, że po nocach będę nagrywał odcinki na zapas z serii z zielonki. Bo to kurde, nie powiem. Ale od poniedziałku będzie taki maraton, można powiedzieć, odcinków z naszej serii z oczywiście zielonki. Dlatego nawet możemy zaproponować promocję kanału, czyli zostawcie subskrypcję ze dzwoneczkiem, żeby was nie ominęły no te odcinki z nowej serii na kanale, która będzie się pojawiać cały przyszły tydzień. No i oczywiście zostawcie lajkacza i zobaczcie, no, zaglądnijcie do opisu. Tam macie link do Cheetosa, Karolka, do kanałów, no i oczywiście na, jak to się nazywa, na Discorda, bo oczywiście ja na tym Discordzie siedziałem na, można tak to powiedzieć, jak wypali, no to na wczorajszym live'ie, bo to nagrywam w sobotę przed live'em. Zobaczymy, czy uda nam się z tym internetem wygrać i czy będziemy mogli zrobić sobie po prostu normalnego streama. Miejmy nadzieję, że tak. I oczywiście, nie wiem, na streamie pewnie sobie dosadzimy do końca i już sobie będziemy ogarniać tą serię tutaj. No i w międzyczasie później pójdziemy sobie na naszą serię ze streamów. No, żeby tak to jako tako fajnie wyglądało. Oczywiście telefon wibruje. A to nie ma zmiłuj. No i co, my sobie sadzimy. I mówię, jakbym cały odcinek miał sadzić, to wam by się to kurde znudziło, a tak to jeszcze MTZ-em trochę gnojowicy sobie rozlejemy. Oczywiście na nasze pole po soi. Tak to właśnie będzie wszystko wyglądać, ładnie, pięknie. Miejmy nadzieję, że jako tako to wszystko wypali i będzie cię zadowoleni z dzisiejszego odcinka. A jak nie, no to przepraszam.
Ale łapeczkę w górę możecie zawsze jakąś tam zostawić. Bo prawie posadziłem na drodze ziemniaki, bo żebym się zagapił na drugi monitor na podgląd. I tak patrzę, już 5 minut odcinka, no to naprawdę byśmy w odcinku nie zasadzili tych ziemniaków. No niestety, to będzie, mówię, ostatni sezon z ziemniakami. Także, no trzeba byłoby wykorzystać te sadzenie ziemniaków, no ale będziemy je jeszcze, zobaczycie, że będziemy salić, bo oczywiście na zielonce mogę wam już tylko zdradzić to, że będziemy szli ostro w warzywnictwo, a ziemniak to jest warzywo, więc można będzie tutaj w jakiś sposób to ogarnąć. Oczywiście co, jak zawsze robimy miniaturkę, bo na 30 i może być taka miniaturka. Oczywiście sobie tutaj pozmieniamy, dlaczego by nie. O, 60 daje dym, to znaczy, że silnik zdrowy je w tym naszym kapitalnym remoncie. 45 motogodzin. Ja jestem ciekawy pod koniec serii, ile ona będzie miała motogodzin, bo ona, można powiedzieć, że już przechodzi tak naprawdę pod taką dosyć solidną tą emeryturę i będzie teraz używana tak, wiecie, no naprawdę pobocznie. No chyba, że będzie codziennie używana do jednej maszyny. No ale na razie tej maszyny na gospodarstwie nie mamy. Dobra, ogólnie jeszcze chyba sobie zrobimy jeden przejazd w jedną i w drugą i będziemy lecieć na naszego SPO. 60 sobie zostawiamy. Na pewno nikt nie ukradnie, bo zostawimy ją gdzieś na dole. Dobra, lecimy. Dobra, jest wszystko pięknie, ładnie. Oczywiście dzień życia młodego rolnika, raczej no, życie młodego rolnika bez żadnej, żadnego cięcia, to nie jest dzień życia młodego rolnika, więc no niestety musiałem zrobić cięcie i sobie zapełnimy to do końca. Ten nasz oczywiście piękny, elegancki, jak to się nazywało, no piękną, elegancką sadzarkę, jedziemy w dół, w górę i w dół. Na dole zostawimy 60, żeby tak nie było widać na górce jej, bo wiecie, wtedy na pewno ktoś się nią fajnie, elegancko zaopiekuje. No i akurat powinno być coś około, można tak to powiedzieć, 10 minut odcinka, nawet i chyba dłużej. Ale ostatnie, to jest ostatnie sadzenie ziemniaka, więc sami wiecie, jak to będzie wyglądać, bo w następnym odcinku, jak już się pojawi odcinek życia młodego rolnika, to będzie, pewnie będą siano kosy i będziemy wtedy lecieć grubo z nimi, bo pewnie w dwa odcinki sobie opior dzielimy te sianokosy. No ale to już zobaczymy w późniejszych odcinkach, bo czemu by nie. Dlatego warto zostawić tą subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby was nie ominęło te piękne moje zmagania na tej polskiej gospodarce. I to ciężkiej gospodarce, bo macie prawie 200 odcinków, a my, no, można powiedzieć, że z biedy wyszliśmy, bo mamy fajne dochody, ale jeszcze nie jesteśmy takimi bambrami, jakimi być powinniśmy. Więc no niestety, to właśnie bywa. Dobra, lecimy do góry i jeszcze zjedziemy w dół, mówię, żeby naszą 60 nikt nie widział. No i to będzie właśnie
w jakiś sposób wyglądać. Chobok, kurde, ja po drugie nie będziemy się jeszcze zapełniać, tylko pojedziemy na dół. I jak zostawimy 60, to jednak jedziemy w jedną, w drugą stronę gdzieś 3-4 minuty. Także no, ciekawie jest, ciekawie jest. Tym się nie przejmować nie muszę. Dobra. I jedziemy w dół. I będzie piękna sprawa już za nami. No i tak patrzę, że chyba mam opytałem, bo dojeżdżając na dół będziemy mieć pustą sadzarkę. I to właśnie jest no nieprzyjemne, a też mogę powiedzieć, że na streamach chcę coś zostawić do roboty tutaj, żeby sobie ogarnąć tę nasze piękną serię. Wiecie, będziemy ogarniać tak jak ja ogarniam to poza odcinkami. Także no warto by było się tym zabawić. No właśnie, będzie trochę taka zdrada, bo zobaczymy jak to będzie bywać. 60 opuścimy sadzarkę, bo pompa nie wytrzyma i się na gospę naszą piękną czepamy. Bierzemy MTZ-a. Oczywiście te nasze ciągniki by trzeba było kiedyś potankować. Ale dopóki jeździ, naprawdę nie wymaga tego tankowania, no to niech jeździ. Można tak to powiedzieć. I co, my sobie tutaj lecimy. Lecimy ładnie, pięknie. Klikamy M. A nie, no to trochę za wolno. O. Teraz będzie pięknie. Soja nam normalnie wystrzeli zaraz. Bo no niestety suszu nie ma, bo musi przepadać deszczyk, bo inaczej bym no przepalił ją. Tak można powiedzieć, jakby ona już kiełki rzuciła. No ale wiecie, że to jest tego samego dnia robione. Więc może coś będzie padać. I może ta soja lepiej nam zakiełkuje. Nie dość, że gnoju dostała, to jeszcze kurczę gnojowicy dostanie. I to będzie piękna sprawa. Dobra, ogólnie sobie pojedziemy tak jak jeździmy z gnojem. Tak jak ja jeździłem kiedyś 60 z gnojem, można powiedzieć. Tylko sobie ten ruch zrobię, bo później będę żałował, że nie zrobiłem. Czyli będziemy jeździć tak jakby taką jakby eleczkę, tak jak tu macie. I będziemy tak sobie wywozić tą gnojowicę. Trochę tej gnojowicy pójdzie, ale nie przejmujemy się. Będzie dobrze. I chyba w te 10 minut do 20, chociaż 5 minuty sobie porozwozimy tą gnojowicę. Mam nadzieję, że jako taką ona się sprawdzi i jako taką ona wiecie, no wam się też podoba. Nie będę robił miniaturek z dwóch rzeczy, chociaż bym mógł takową miniaturkę zrobić, bo już się bawiłem w takie rzeczy, no ale nie będę się nad tym rozczulał. Dobra. A te nasze gospodarstwo to takie jeszcze widać, że biedne. Dojdziemy do pieniążków. To wtedy sobie przebudujemy tą gospę tak jak być ona powinna, czyli będą nowoczesne maszyny, chociaż już się one pokazują. No to będziemy fajnie, elegancko tą naszą gospodarkę pobudzać. Bo wiadomo, były już plany na rozbudowę gospodarstwa, ale na razie się wycofałem z tego. Na rzecz tego, żeby jakieś tam więcej pieniążków można było
Oczywiście łapać i sobie tak przejedziemy. O, takie coś. Niestety po pszenicy chyba sąsiada. No ale będziemy takie, można powiedzieć, że elki robić. Z takimi zawijasami. Bo jednak tak się nauczyłem gnój rozwalać, że szybko się przebija na wyższy bieg. I cyk, myk, fuch. Chociaż za 60 to lepiej wygląda, jak takie rzeczy się robi. I oczywiście chyba pojedziemy nawet dalej niż jechaliśmy ostatnio. No, prawie do samego końca można powiedzieć. Jak będziemy jeździć już do samego końca, no to weźmiemy się za ten mały kawałek i będziemy wyłączać i walić na ten mały kawałek. Ogólnie to szybko idzie tylko dlatego, bo się nie zatrzymuje. Tylko lecę jak lecieć powinienem, bo jakbym cofał, no to każdy wie, że na pewno bym jeszcze rozlewał tą drugą naszą beczuszkę, a tak to już lecimy z trzema. No i tak po tym, jak można zauważyć, to więcej beczek by mi się sprzydało. Bo to nie jest raczej no więcej beczek. Większa beczka by mi się sprzydała, bo tak to byśmy mieli chociaż taką beczkę teraz 8000 litrów. No i byśmy jeździli i jeździli. No i byśmy takie dwie beczki, co tutaj rozlaliśmy, no to już byśmy też rozlali. No, nie dwie beczki, tylko jedną beczkę. Wiecie, na dalsze pola to akurat by było dobre, a zwłaszcza, że chyba w tym sezonie tą łąkę, co kupimy, to ona będzie trochę większa. No i ona pokaże wam, co to oznacza znaczenie łąki. Chociaż ją pewnie będziemy też musieli przeorać, tak jak pamiętam. Bo ja wiem, którą łąkę bym chciał kupić. Więc mówię tylko wam, drodzy widzowie, że będziemy musieli ją przeorać i zasiać na nią nową trawę. I właśnie na takich polach, jak tutaj mamy, ponad hektarowych, nie dość, że tej gnojowicy trochę pójdzie, no to możemy się, kurde, pozbyć tej gnojowicy z no, naszego, tak to można nazwać, z naszej obory. Bo ile tej gnojowicy jeszcze mamy? Łe, gnojowicy jeszcze mamy 26 tysięcy litrów. To akurat nam jeszcze, no, jak przewidziemy sobie czas do maja, no to akurat nam starczy jeszcze na rozlewanie na łąki, bo na pewno będziemy się tym zajmować. Jeszcze ziemniaki będzie trzeba podlać. No to tyle znajdziemy zastosowań do tej gnojowicy, że szok. A no właśnie, jak wyglądają nasze pola, bo chciałbym to zobaczyć, czy wszystkie są prawie nawiezione na full. Nie, 51 jeszcze nie jest rozlane na full. Tu już będziemy mieć fulla, tu będziemy musieli też rozlać i tu będziemy musieli też coś zrobić. Chociaż nie powiem, bo ziemniaki to bym jakąś odżyweczką sobie opryskał, a zwłaszcza, że odżywkę mamy, można tak to powiedzieć, że na naszym gospodarstwie, bo kiedyś kupiłem opryski, raczej odżywkę do opryskiwacza i jeszcze jej tak na dobrą sprawę nie wykorzystałem i jak sami widzicie, no, jesteśmy w stanie w jeszcze parę beczek rozlać całe te pole, więc no, w dzisiejszym odcinku chyba przedłużymy ten odcinek naprawdę do 25 minuty i sobie tą gnojowicę rozlejemy. Aha, elegancko na styk nam to wystarczyło, jestem pod wrażeniem. Chociaż i tak w tytule odcinka będzie, że
to się nazywa? Coś z sadzeniem ziemniaka zrobię, ale może dodam jakiś akcencik gnojowicy, bo to jednak nie no, tyle samo czasu poświęcam, ile ziemniakom, więc źli nie będziecie. I tutaj nam została ostatnia beczka i później polecimy sobie na to małe nasze pole, zobaczymy jak to będzie wyglądać, bo tutaj no nie powiem, bo została to naprawdę mała beczka. Ile? 50 litrów? 50% zdanie. No właśnie, 56%. Tu sobie pojedziemy przy następnej okazji. Teraz sobie fajnie, elegancko to rozlejemy po tej małej części tego pola. Bo te 50% to chyba tam nawet starczy na całe te małe. Chociaż to zauważyłem, to jednak tutaj tej gnojowicy idzie. I tutaj kurde sąsiadowi śmierdzę, no ale cóż. Sąsiad wie, że to jest moje gówno i trzeba je rozlać, bo inaczej no nie miałbym jak się wypłacić szambonurkom, no w ogóle szambiarzom, żeby tą gdzieś wziąć, bo to jednak jest zwierzęce i oni by mogli się do mnie w jakiś sposób no przyczepić, jakbym podpiął lód do ludzkiego szamba i wypompował, by nie mógł wypompować. I godzina jest w farmingu 15. No bo mówię, poza odcinkiem sobie, nawet poza odcinkiem chyba nawet. Ile mamy tej gnojowicy? Gnojowicy mamy 19 tysięcy litrów, prawie 20. Tutaj idzie ostatnia strzała. Więc można powiedzieć, że nie wiem jak to starczy. No ale owiec byśmy mogli, no, poza odcinkiem jakoś rozlać, znaczy nawieść, tylko byśmy musieli chyba kupić z jedną, no właśnie, z jedną paletę nawozu. Wiadomo, to idzie już w koszty, ale później ten owiec nam się jakoś no odda nam ten owiec i nie wiem dlaczego pod owiec nie rozrzuciłem gówna, można tak to powiedzieć, obornika, no bo przecież zazwyczaj daje ten obornik. A teraz w tym momencie zobaczymy, kto jest pod koniec odcinka albo kto sobie przewinął cały odcinek i damy hashtag dzisiejszego odcinka, czyli hashtag pyra. Tak was zaskoczę, hashtag pyra i ja zostawię wam serduszko w komentarzu. Czemu by nie? No właśnie. Czemu by nie? Dobra, cyk byk, fuch. Majtki z głów. No i będziemy sobie tak pięknie otóż odpowiadać. Dobra, cyk, cyk. MTZ to zostawiamy. Czyli poza odcinkiem sobie poogarniamy ziemniaki. Zasadzimy i wymyślę, co rozsiejemy na owiec. Chociaż gdzieś tutaj powinniśmy mieć jeszcze trochę tego nawozu. Ile tego nawozu mamy? No, 400 litrów to powinno nam wystarczyć. Dobra, ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć.